wszystkich widzów bardzo no serdecznie tak. Jest Etihad. To obrona i bramkarza nie ma za ciekawego, ale napastnicy i środek. Na Insta ile zdjęcie ma kolega. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, zaś obok mnie na 300 łapek i będzie 40 koła. Jeszcze jutro cały dzień będą lajki lecić. Są zawsze pełne niespodzianek. Czuję, że ten mecz warto będzie nagrywać, Jacku. Trenerzy na pewno cieszą się z tego. Cześć, czuję, że ten mecz będzie warto nagrywać. Niestandardowych rozwiązań, tak myślisz? Nie, no tak powiedział Szpaku. Ale ma stroje fajne ten człowiek, którym gra. Coś może się z tego rozwinąć. Czy nie sfaulowałem, kurwa, żółta. Ta, żółta w drugiej minucie no, dla mnie. Początku spodziewali na pikułę. Już pierwsza żółta kartka. Arbiter, jak widać, bardzo kurwa, rozumiesz? Brutalne zachowanie piłkarzy. No, zobaczymy, a nie, to żółta to trochę przesada. Przesada, że ten sam odjebał. Bramkarz złapał pewnie piłkę po tym uderzeniu. Werner! Fatalny błąd bramkarza, ale na szczęście udało mu się go naprawić. Cóż, najważniejsze. Nie, no co, ja muszę się obudzić, kurwa, bo mi gola wpierdoli ten typ. Szansa na obcięcie prowadzenia. Oblak broni. Lecim, lecim. Julian Brandt. Często dla mu się te kurwa triki robi. Ale świetnie, teraz na pewno! Srania. Świetnie, brawa dla bramkarza. Dobrze. Głęboka wrzutka z rzut rożnego. Ej, coś gra ten typ, wiesz? Powiem tobie. Widzę właśnie tutaj, że ogarnia chłopak. Bardzo dobry odbiór. No, czy ogarnia, to nie wiem jeszcze. Ale coś... Kurwa, znowu żółtą mi nabił. Arbiter podbiega na miejsce zdarzenia. Nie, ta, żółtą mi nabił. Marcelo ukarany. Dla Marcelo. Żółtą kartką za to. No, czyli dwóch obrońców już ma z żółtą. Zobaczmy powtórkę, tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Czy będzie uderzał bezpośrednio na bramkę? Wątpliwe. Odległość chyba jednak trochę zbyt duża. Znakomita interwencja. Piłka w rękach bramkarza. Ale nieudany wykop piłki przez bramkarza, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Dobra, kurwa, wyjdźcie spod tej mojej bramki, bo sobie nie życzę tu, że tu jakaś pajacerka siedziała, kurwa. Pojebało wam się w dupie. Rodrigo Moreno, Williams. Zbliża się do pola karnego. No i mamy dobry, udany odbiór. Gorecka. No, dobrze przeczytał to obrońca. Marcelo. Rodrigo. I przy piłce, czy będzie prowadzenie? Gol, elo. Tak, jest uprawnione. Strzeliłeś? Prowadzenie, wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. O, ładnie. Wyśmienita indywidualna akcja. Piękno dryblingu w pełnej krasie. Piękny zwód, a potem równie imponująca bramka. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Kurwa, nawet nikt z widzów nie pochwalił. To jakie typy. Dobrze przeczytał podanie. A jak błędy były, to 50 typa się odzywało. Kurwa. Timo Werner. Taka okazja, czy się uda? Fantastyczna. Ja, dzięki, Kuba. Absolutnie klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszą. Popatrzmy, błąd bramkarza. Cały team, cały kurwa team. Timo Werner. Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo. Dobra, niech oni wracają na swoje pozycje. Centruje z rogu w pole kart. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Gorecka. Skiedy ten Oblak świetny jest. Dobry, nie? To właśnie jak on wyciąga, to prawda. I piłkę przejmują. Ej, moi piłkarze czasami mam wrażenie, że nie reagują, co ja klikam. Pewnie, ależ refleks. Że baterie mi padają. Możliwe.
padzie. Z rogu w pole karne. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Żółta dla... Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Jest coraz bliżej bramki. Casemiro. No piłkę odebrał i stracił. Będzie okazja do kontry. Ma teraz trochę miejsca. Werner! Gol. Kurwa. Jeden. Ale na farcie. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. Marcin wie, że ma trenera włączonego. 1-1. Kurwa, zagapiłem się aż. Dobrze antycypował. Ty przez 3 godziny streama to tych meczy to z 50 można zajebać w tej chwili. Kurwa, to w CS-ie 3 mecze i po streamie, a tu się tak ciągnie, że chuj. To już upadek jest. Nie chce się grać, te same tylko odpały. No ale to wiesz, 3-4 gierki po streamie, a tu kurwa napierdalam chyba 10 mecz w tę grę i stream nie chce minąć. 4 minuty jedna połowa jest ustawiona, tak mi się wydaje. Jeszcze lepsza obrona Oblaka. Dobrze się tu. Jak 4 minuty jedna połowa? 6 minut. Tak? No. Rodrigo Moreno. Jest szansa na kontratak. Fekir. Rodrigo. Ale była sytuacja. Paul, kurwa. Essa. Nie, spalony. Myślę, że faul. Isco. Tracą piłkę pod podaniem. Isco, nie Isco. Dobre podanie, minęło linię obrony. Dlaczego nikogo nie miałem w obronie? Kurwa, co jest? Nie ma okazja, ale Oblak górą. Wspaniała interwencja. Vidal. Świetne podanie za plecy rywali. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Dobra, wracamy, bo tu nie ma czasu. To... Julian Brandt. Świetny przegląd pola. Znakomicie zagrywa. Na będzie teraz gole chciał palić. Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Brawa dla bramkarza. Trybuny czują, że powinni przegrywać. Julian Brandt. Ależ elegancka interwencja. Ale mnie wkurwia ta gra. Skutecznie neutralizująca zagrożenie. Ręce mi się palą. Normalnie mam ochotę tak wyjebać spada, nie? Teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo. Źle to zrobił obrońca. Ale to na Fame MMA będę mieć rękę rozjebaną, jak tak zrobię. Williams. Fekir. Dobrze wypatrzył rukę za obrońcami. Piękna interwencja. Isco. Pizdisko, nie Isco. Co on odjebał? No kurwa, co jest, Ole dym! Julian Brandt! Nieprawdopodobna interwencja. Ole jaja były teraz na boisku. Zobaczcie streama, co się działo. I bramkarz oddala zagrożenie. Gorecka. Co się stało? Nie wiem, kurwa, ty. Pierwszą połowę. Dymy jak chuj, 1-1. A jaja. FIFA to jest za tym jarstwem. Zaczynamy drugą połowę. Klosterman, Leon Goretzka, Julian Brandt. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Timo Werner. Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Williams. Mają teraz trochę miejsca. Williams. Rodrigo.
Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Świetnie teraz dostrzegł partnera. Karim Bellarabi. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Julian Brandt. Widzę, wszyscy ci piszą. Czy będzie trenera wyłączy. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota, dzięki jego bramce wyrównali i udał. Piłka idealnie za plecy obrońców. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Teraz to bułka z masłem, ale ta poprzednia obrona klasa światowa. Tak, to była parada, jakie chciałoby się oglądać częściej. Znakomite wyczucie strzału i świetny refleks, a do tego bramkarski instynkt. Szansa, może coś z tego będzie. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Carvajal. Isco. Vidal. Williams. Powoli konstruują akcję, uważają, żeby nie stracić piłki. Kurwa, nie tak! O, minimalnie na spalony. Spalony pier... Aj, pieprzony. Przed nami końcowe 30 minut. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Julian Brandt. Ruszył z piłką do przodu. No i strata piłki. Wiem, Olivier, ale lepiej mu się tak gra. Także, no niestety. Brawo, ale jest szansa! Brawo, brawo, świetnie broni tą trudną piłkę. Już mnie zmuła łapie przy tej FIFA dzisiaj. Poważnie, za długo, 2 godziny, kurwa, żebym miał paczki do otworzenia jakieś. Bardzo dobrze. A tu 3 godziny napierdalać mecze, no to chuj. Piłka posłana. Konferencję prasową w Wuleja robię zaraz. No, skutecznie utrudniają rozegranie. Tracą piłkę po tym podaniu. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Williams! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Chcesz, to możesz potwierać te po 150, no. Tak? A coś tam dropie? Z nami ostatnich 20 są jakieś szanse. Będziesz okay. Otwierał, to mówię, sprawdź sobie, wiesz, procent. Ile procent dana karta może spaść. Wiadomo, że jest taki, spadnie ci walkout, tak? Tylko, że no mniejsze na pewno szanse no, są. Mogą teraz skarcić rywali. Ale zawsze, wiesz, jakieś te ekrany, coś takiego, także można otworzyć. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Williams. Casemiro. Williams! No uwaga, strzał, ale zablokowany. Bramkarz broni jak na treningu. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Arturo Vidal. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ale tu jest dym. I tak oto tracą piłkę. Świetnie teraz na wolne pole. Werner! Ależ był blisko. Pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Dobra, lecim. Fekir. Blisko pole karne. Werner! Dobra, strzelił mi. Kurde. Co ty powiedziałeś, Szwakowski? Że czego, nie będzie? Zadzwonię do twojej starej przed świętami, żeś kurwa prezentu nie dostał, człowieku. No nie. Różnicy bramkowej wystarczy. Mam numer do Szwakowskiego starej. Spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Williams. Dobrze przeczytał teraz grę, mogło być groźnie.
napisano na niego. Werner. Julian Brandt. A co on kurwa taki zmęczony? Dobra, dawaj tę piłkę, to kurwa pajacerka jakaś. Znowu celne podanie tego zawodnika. Kurwa, ole mnie tu nosi. Wygrany ten pojedynek 1-1. Julian Brandt uderzył, ale prosto w rywala. Mają w tej chwili szansę na kontrę. Zobaczcie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. Inteligentnie przechwycił piłkę. Goretzka. Ruro, ty jebana. Julian Brandt. Timo Werner. Ale minę napierdalam. Musi być bramka. To niesamowite. Bo ja bym go rozjebał najchętniej. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy. Coś mu... Gdyby nie oblak, to byś się zaraz każdym przejebał. A rozjebać cię? Napierdolić ci garści? Dobra, gramy.